Cześć wszystkim. Tak, superciażery w Polsce podrożały nawet do 2 zł 15 groszy za kilowatogodzinę. I ten mój szybki filmik miał podobne komentarze i od polskich, i od ukraińskich widzów. Na przykład 118 zł za 60 kWh, czyli Tesla trójka zrobi za tyle 250 km. No to jadąc na gazie wychodzi taniej nawet przy spalaniu 10 litrów na 100 km. XD. No, z Ukrainy też były komentarze, że będą porównywalne koszty nawet do jazdy na benzynie, o ile zatankujesz. Nazywam się Włodek, kontynuuję tutaj swoją opowieść o rzeczywistych kosztach użytkowania Tesli Model 3 Long Range. Przy okazji dziękuję bardzo za komentarze, bo to bardzo mi motywuje i pomaga w tworzeniu nowych filmików. I te komentarze są prawdziwe pod kilkoma warunkami. Rozmawiamy o ładowaniu tylko i wyłącznie na stacji Supercharger w Polsce. Na przykład złoty 95 za kilowatogodzinę odpowiada na przykład miejskiemu Superchargerowi w Krakowie lub w Poznaniu. Podróżujemy potem wyłącznie autostradą z tempomatem ustawionym na 150 km. Do tego zimą, ponieważ test zimowego zasięgu, do którego tutaj powołuje komentator, odbywał się właśnie zimą, w najgorszych warunkach pogodowych, z najwyższym zużyciem dla samochodu elektrycznego. No i porównujemy to oczywiście do spokojnej, umiarkowanej jazdy oszczędnym samochodem na gaz. Ktoś powie, że 10 litrów to nie jest oszczędny samochód na gaz, a tylko mój poprzedni samochód Tucson z silnikiem 2.0, mechanika, napęd na przód, na autostradzie zimą zużywał o litr więcej niż latem i średnio to było 15 litrów gazu na setkę. A jak trochę próbowałem wyprzedzać Tigry, to 16-19. I to jeżeli myśleć na zasadzie, że nie mamy w garażu samoobsługowej stacji tankowania i mamy każdego razu jechać na ten supercharger i ładować za złoty 95 energię elektryczną. A w praktyce mogę tankować za darmo pod marketem. Ale mam lenia i w zamian tego tankuję w garażu. Obecnie z kosztem 60,5 groszy za kilowatogodzinę. I są miesiące, kiedy w ogóle nie potrzebuję komercyjnych ładowarek. Nie jeździmy po prostu cały czas tak daleko, żeby było wymagane to ładowanie drogie, komercyjne. Na przykład w sierpniu i w lipcu w ogóle nie ładowałem odpłatnie poza domem, a urlop już odbyliśmy w czerwcu. I przed tym, jak pokażę szczegóły, proszę daj mi suba, żebym mógł przekazać przychód kanału na wsparcie Wojska Ukraińskiego. Bardzo dziękuję. Pokazuję raport kalendarzowy w ujęciu miesięcznym dla Tesla Fi. Na przykład tutaj najbardziej nas interesują pokonany dystans. Bo ilość rzeczywiście pobranej energii weźmiemy sobie z danych podlicznika, a o stratach będzie oddzielny filmik. Tak, zobaczmy. Mapa też nas interesuje, żeby zobaczyć, że nie tylko jeździłem wokół Komina Starogardem, więc miałem drogi krajowe, S6, trochę A1. Nagrywam filmik w sierpniu, ale jeszcze miesiąc nam się nie skończył. Jeździłem trochę do Starogardu, do Malborka i nakręciłem już trochę kilometrów, zobaczcie, prawie 2000. A teraz przełączymy na lipiec, który mamy kompletny. Więc za lipiec mamy 2369 km. Tutaj mamy, gdzie jeździłem, zobaczcie, też nie tylko wokół Komina, miałem A1, miałem S6, do Gdyni, do Sopotu. Byłem, tak, używałem samochód. Więc i zapamiętajmy tą liczbę 2369. Dalej to nam będzie potrzebne. Teraz przypominam, że ładuję tak naprawdę z jednej fazy przez taką wtyczkę na 32 ampery standardową. Standardowym zasilaczem Tesli UMC Generalist drugiego pokolenia. No i tyle. Odpalamy aplikację do podlicznika. Trzecia faza, wykresy. Ostatnie. Na przykład cała historia. Tu zamiast godzin dajmy dni. Patrzymy teraz na słupek za lipiec. Trzecia faza. Pobrałem z sieci, jak widać, 470
2 kWh i 42 setnych. I to ze wszystkimi stratami już bardziej precyzyjnie nie będzie. Do tego się warto doliczyć 2,3 kWh darmowo doładowanych pod sklepem w Starogardzie. Miałem 0 ładowań na superchargerach i innych płatnych ładowarkach. Ładowania zaczynały się po godzinie 22 i kończą się przed 6 rano, więc odbywają się też również weekendy, ale wyłącznie w taniej strefie E12W taryfa w Enerdze. Teraz pokazuję Wam fakturę. Oczywiście do kosztu energii za 1 kWh ja doliczam dodatkowe opłaty i VAT. I jak to wszystko przeliczę, to wychodzi mi 60,5 groszy za 1 kWh w taryfie nocnej. Dajcie znać, czy potrzebna analiza faktur za energię elektryczną, wyliczenie ile co kosztuje. Na przykład nasz dom bez pompy ciepła, ale z samochodem elektrycznym potrzebowałby prawie 10 kWp paneli fotowoltaicznych do zbilansowania konsumpcji. Opłat stałych nie wliczam, bo tak czy inaczej jest to wydatek eksploatacyjny domu. No i widzicie, że większość energii, 835 kWh pobieramy w tanich godzinach, a to jest ponad 80%, więc bardzo dobry stosunek. Całość wliczając opłaty za 2 miesiące stanowiła mi 700 zł i VAT też. Więc policzymy teraz, tak? Teraz to 74 kWh razy 65 groszy. Ok, czyli mamy 287 zł, 21 grosz tylko za ładowanie samochodu. I to na 2369 km. Więc to nam daje 12 zł na 100 km lub 12 groszy za kilometr. No i żeby być na 100% fair, mam subskrypcję sieci Ionity, z której w lipcu nie skorzystałem, ale wydałem na abonament, więc dodaję 79 zł do moich kosztów ładowania. To nam daje 366,21 i dzielimy to na 2369 km. I to nam daje 15,5 grosze za 1 km i 15,5 zł za 100 km. I wracając do najlepszego paliwa, czyli do gazu. Wiecie co, ostatnio sprawdzałem, że kupony z rabatem 30 groszy nie obowiązują na LPG, więc przyjmijmy cenę 3,20 za litr. Więc 15,5 dzielimy na 3,20 i to nam daje mniej niż 5 litrów musi nam zużywać samochód, który byłby odpowiednikiem Tesla, więc musi mieć około 400 koni, palić mniej niż 5 litrów, mieć napęd na wszystkie koła i automat. I będzie to wtedy porównywalny wydatek. Ale samochód elektryczny to inna kultura i przyjemność z jazdy. Warto sobie sprawdzić. Nasza Toyota, która porosła mchem i stoi tam z tyłu, nie da skłamać. I co najważniejsze, ta właśnie samoobsługowa stacja elektrycznego tankowania czy ładowania w garażu, no jest bardzo wygodna. Po prostu nie muszę jeździć na CPN w ogóle. Już 56 tysięcy kilometrów przejechane, brak obowiązkowych przeglądów serwisowych w Tesli, brak wymiany oleju filtrów, wymiany filtrów gazowych, regeneracji zasyfionego reduktora, czyszczenia lub wymiany wtrysków, nawet brak wymiany klocków i tarcia hamulcowe się nie zużywają. W moim poprzednim samochodzie akurat tarcia z przodu się zużyły razem z pierwszym kompletem klocków na takim przebiegu, bo to były, nie wiem, jakieś klocki fabryczne, nieadekwatne. Więc taka sytuacja.
Patrz link w opisie na wydatki o wydatkach serwisowych. Tesli już mam filmik. Ale prąd idzie w górę. Oczywiście ceny energii pójdą w górę, a z tym ceny paliw też, bo rafinerie potrzebują dużej ilości energii elektrycznej do produkcji paliw. Najlepiej będą mieli właściciele instalacji fotowoltaicznych, bo nadwyżki mogą akurat sobie zużywać dla jazdy samochodem, żeby nie oddawać te 20 lub 30% w jakości podatku do operatora. Ale prąd masz z węgla. No, też prawda. Częściowa, bo ilość energii odnawialnej w gniazdku, w tak zwanym miksie energetycznym, cały czas w Polsce rośnie. No i przygodę z fotowoltaiką gdzieś w przyszłości. Ale samochodem na gaz nie da się zmniejszyć emisję, oprócz jak redukując przebiegi. No jak macie fotowoltaikę i wciąż nie korzystacie z samochodu elektrycznego, dajcie mi komentarz, dlaczego. No i mogę zrobić jeszcze odcinek eko oszołomowej o emisjach dwutlenku węgla. Dajcie mi tylko znać w komentarzach, czy jest to interesujące. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Pa!